siemanko, witajcie, z tej strony Krzysztof, a jesteśmy teraz na targach Kielce na New Holandzie. Z nami jest Marek, Patryk, Madzia, moi przedstawiciele tutaj New Holanda. Chłopaki rozmawiają, a ja sobie obejdę dookoła kombajny i tam sobie nakręcić kawałek materiału. Idziemy sobie spokojnie, nakręcamy. Nie wiem, czy z targów coś uda się naprawdę ugrać takiego fajnego. Nie chcę chodzić z kamerą na głowie, nie wygląda jak idiota, ale no tutaj na razie będziemy rozmawiać. Obejdę ciągniki sobie dookoła, obejdziemy ciągniki. Cześć, trzyma się. Cześć. Poznajesz? No jak? A jak? No chłopaki, wiesz co, dzisiaj tak wypadło, że chłopaki dzisiaj nie będą. Ja trochę dzisiaj dla nich ręce, mokrzynie muszą trochę popracować. No i dopiero chyba jutro przyjadą. Cześć. Jak na imię masz? Albert. Albert. Nagrywa się? Nagrywa się cały czas. Kogo pozdrawiasz? Całe Podkarpacie i ekipy Mafii. Bardzo fajne vlogi kręcisz, oby takich więcej. Jasne, nie ma problemu. Pozdrawiam wszystkich. Trzymaj się, chodź. Ciebie i Wolka, Brączka. I Bronka, i Adama. I Tanasa też trzeba pozdrowić. Trzymajcie się, chłopaki. Cześć. Cześć. Trzymaj się. Jak się podoba w Kielce? No, słuchaj, jestem trzeci raz. Ze znajomymi, z koleżanką. Kolega negocjuje tutaj na usługi, wiesz, tego CX-a, tak? Właśnie chcę tutaj kupić. Kasper miał przyjechać z Bronkiem, z Adamem. Wypadła robota w Mokrzynie. Muszą porobić, ale jutro pojutrze będą. Także na spokojnie, jeżeli macie blisko, możecie podjechać, porozmawiać. Obiecałem, że nakręcę coś, jakiś materiał z tego, no powiesz. Głupio wyglądam jak jakiś dziwak, ale nie mam takiego noszonego, ja to wiesz, robię swoje, jestem normalnym rolnikiem, a nie kurwa jakimś mega youtuberem czy tam kimś, nie? Właśnie włączyło. Kasper zmontuje, bo się nagrywa cały czas. Nie wyłączyło mi się. Słuchajcie, skąd jesteście? Łukowa. Po kolei. Darek. Darku. Kuba. Marcin. Marcin. Kasper. Cześć. Mateusz. Mateusz. Kuba był barwiony. Kur. Mateusz. Po kolei. Dawaj jeszcze piątkę. Pozdrowimy na filmie. Siemanko, witajcie. Jesteśmy z następną grupą chłopaków na targach Kielce. Skąd jesteście? Z Radomia. Z Radomia. Krzysztof. Sebastian. Adrian. Mateusz. Siema. Mateusz najebany. Siema. Krzysiek. Cześć, Krzysiu. Karolina. Cześć, Karolina. Chyba jedyna w szkole rolniczej. Stasiek. Cześć, Stasiu. Adrian. Siemka. No tak, widzicie, spotkamy się tutaj z YouTuberami. Macie tutaj, polecam wam kanał Chester. Piątek! Wprawdzie piątek, wczoraj z Interem bramki nie strzelił, ale my w piątek byliśmy na Agrotechu Kielce. Cześć, siemanko, witajcie! Z tej strony Krzysztof i pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Postanowiłem, słuchajcie, dzisiaj nakręcić vloga troszeczkę, kawałek może sorki, ale najważniejsze, chciałbym wrócić do targów w Kielcach. Mianowicie z kilkoma sprawami. Pierwsza sprawa to będzie sprawa, że chciałem was przeprosić serdecznie, ponieważ no nie wszystkie ujęcia, dużo ujęć, które chciałem nagrać, się nie nagrały, słuchajcie. Kamerę miał kolega, wiecie który, prosiłem go, żeby naładował przed targami, podłożył do komputera, a sami jak dobrze wiecie, nie wiem czemu GoPro z komputera się nie ładuje albo bardzo słabo ładuje. No i ja włączając kamerę za każdym razem, jak sami wiecie, czas startował, zakładałem na głowę, lampka mrygała. Oczywiście później nikt mi nie powiedział, że smarowanie nie mruga. No i nie wiedziałem, a kamera była rozładowana, także serdecznie przepraszam, naprawdę biję się w piersi. Moja bardzo wielka wina. Mam nadzieję, że na pewno jeszcze się spotkamy, będziemy mogli nagrać wiele fajnych ujęć razem i tych, których no niestety zabraknie na tych ujęciach, bardzo serdecznie jeszcze raz przepraszam. A co do targów, no targi były bardzo fajne. Jestem bardzo zadowolony. Tutaj serdecznie chciałbym, słuchajcie, pozdrowić ekipę z Radomia, ekipę z Lublina, z okolic Kielc, z Podkarpacia,
No i szczególnie też ekipę z Przemyśla. Także pozdrawiam Chestera, pozdrawiam Matiego, pozdrawiam Ewę. Cześć Ewa, piąteczka. Może zatrzymajmy się właśnie tutaj na chwilę, jeśli chodzi o Przemyśl. Wiecie, słuchajcie, zawsze myślałem, że Przemyśl, no dla mnie tak trochę jakby egzotycznie, bo mieszkam w środku Polski, zawsze kojarzyło mi się to tylko z firmą Wataha, gdzieś tam Ukraina, kurde, daleki kraniec Polski. Wiedziałem, że tam są bardzo dobre ziemie u Was, bo naprawdę Ukraina blisko, więc jak sami mówiliście, tam jest jedynka. Ale naprawdę polecam Wam kanał Chester. Subujcie, łapkujcie, oglądajcie kanał tego chłopaka. Naprawdę zobaczycie, że ja sam się nie spodziewałem, że technika ogólnie, tam rolnictwo swoje na tak wysokim poziomie, nie jest gorsze niż w innych regionach naszego kraju, jak może i lepsze niż gdziekolwiek indziej. Fajnie, bo właśnie można sobie zobaczyć z kresów na naszej pięknej Polski, jak tam to wygląda. Ja też nie spodziewałem się, ale no naprawdę mega fajne, także wbijajcie na kanał do Chestera, do Matiego, Podkarpacie. Chłopaki naprawdę się starają, a myślę, że jak wejdziecie, obejrzycie, na pewno zmotywuje to ich do jeszcze cięższej pracy włożonej w nagrywanie filmików. Co więcej, Ger Florek, pozdrawiam. Nie pamiętam, skąd jesteś, chyba gdzieś lubelskie. Ekipa z Lublina, z Radomia, też bardzo mega fajne chłopaki. Trudno spamiętać, słuchajcie, tyle ludzi. Ja nie spodziewałem się w ogóle, że z tyloma osobami będę się mógł tam spotkać, że tyle osób mnie rozpozna. Raczej jestem z tej drugiej strony kamery i często, chyba że u Kaspra na vlogu, gdzieś tam się pojawiam, taki mistrz drugiego planu. Ale naprawdę byłem zaskoczony i było to dla mnie bardzo miłe, także serdecznie Wam wszystkim bardzo dziękuję. Zaraz będziemy tutaj orać, słuchajcie, sobie obornik, tak żeśmy rozmawiali, pod kukurydzę. Może zanim tutaj się wbiję i będę dalej orał, że spróbuję Wam cokolwiek powiedzieć. Dzisiaj przyjedzie do mnie Brąsiu z Kacprem. Mam dla nich zboże do siewu, ponieważ Kacper będzie siał mieszankę jęczmień z pszenicą, to samo co ja. Będzie to pszenica odmiana Goplana i jęczmień, opuścimy, odmiana Melius, czyli ta odmiana, której kłos nie łamie się w dół, pod kłosie się nie łamie, tylko pozostaje cały czas, słuchajcie, pozostaje cały czas jakby proste, tak, aż do skoszenia. Teraz co, wracając jeszcze na chwilę do targów w Kielcach, spotkałem bardzo mnóstwo pozytywnych osób. Jeśli kogoś pominę, to bardzo serdecznie z góry przepraszam. Po prostu było z tyloma osobami się spotkałem, że no ciężko po prostu spamiętać każdego, tak? Chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić ekipę Unii Grudziądz, teraz to po prostu jest Unia. Bardzo fajnie załoga podchodzi do tematu. Serdeczne pozdrowienia kieruję tutaj do kierownika serwisu. Naprawdę ogólnego serwisu Unii, to jest główny kierownik, który naprawdę no, wszystkie sprawy stara się załatwić. Już nieraz też mi pomógł w jakiś tam bardzo pozytywny sposób i nie zostawia biegu sprawy gdzieś tam, słuchajcie, samemu sobie, tylko zawsze stara się to rozwiązać i pomóc w jakiś sposób. Być może będziemy pod telefonem. Interesuje mnie agregat prawowo-siewny, to jest, słuchajcie, Ares bodajże Drive L, czyli agregat talerzowy z wałem z kół gumowych i siewnik talerzowy. Może coś takiego na testy dostanę i może bym był zainteresowany kupnem takiej maszyny, jeżeli oczywiście będzie się dobrze sprawowała, ale jeżeli coś takiego będzie w temacie, na pewno Wam o tym powiem. Teraz następna rzecz. Bardzo fajna i miła ekipa z Samaszu. Pozdrawiamy Samasz. Pozdrawiamy Adama Rydzewskiego. To jest akurat może z nami mało związany chłopak, menadżer eksportu, ale mega pozytywna postać. I Marcina Kisiela.
To jest inżynier serwisu. Słuchajcie, jeżeli macie tę maszynę, naprawdę mega podejście do klienta, przynajmniej w moim przypadku. Duża łapka, chłopaki, dla Was. Naprawdę za fajne, profesjonalne podejście, co myślę, że jeśli ktoś z Was obejrzy, także załoga z Kielc, mam nadzieję, tu jest sugestia dla zarządu, że pensja pójdzie w górę i to oczywiście nie o 100 zł. Także też fajne spotkanie, słuchajcie, wiele fajnych firm i pozytywnych ludzi. Oczywiście no, też mam nie tak blisko na Kielce, więc wszystkiego też nie udało mi się, że tak powiem, obejść. Zresztą dużo spotkań miałem właśnie z widzami, więc ciężko, nie mogłem tak znaleźć tego czasu, tak, żeby wszędzie być, wszędzie gdzieś tam zajrzeć, z każdym porozmawiać. Po prostu no też chciałem jakby spędzić z Wami sporo czasu. Dzisiaj Kacper będzie chciał u siebie orać pod to zboże, więc na pewno dzisiaj będzie kręcił vloga, bo mam wziąć tutaj tą kamerę. Chłopaki byli 2 dni, także na pewno mieliście okazję się z nimi też spotkać. Mam nadzieję, że tutaj, słuchajcie, uda mi się w tym tygodniu zasiać mieszankę z trawą. Na jednym polu będzie to, jak po wcześniejszych uzgodnieniach z firmą Top Mleko, będzie to mieszanka na testy, mieszanka traw, może bardziej inaczej, lucerna z kończyną i nieduża domieszka wiechliny chyba i życicy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Wiadomo, że efekt dopiero uzyskamy, słuchajcie, w następnym roku, tak? No bo teraz na jesieni coś tam pokażę, ale jeszcze to jakby nie da jakiegoś tam pełnego obrazu, no jak to wygląda. Firma Top Mleko tutaj no, podjęła rękawice, współpracę tutaj ze mną w zakresie takim, że jak będę miał różne rzeczy na testy od nich, to będę się starał Wam o tym opowiedzieć, pokazać jakąś swoją opinię, jak to się u mnie sprawuje, jak to wygląda, tak? Tutaj na tym polu będziemy mieli kukurydzę, po prawej stronie też będziemy mieli właśnie tą mieszankę, jak wspomnę, pszenicy z jęczmieniem. Także powoli będziemy tutaj, słuchajcie, sobie startować z oraniem. Tak jest i zobaczymy, jak to będzie szło. Troszeczkę tu jest mokre pole, było susza i teraz popadało. I jak już wróciłem obornik, to troszeczkę gdzieś tam zaczynało lekko lgnąć. Mam nadzieję, że no nie aż na tyle, że pozwoli nam tutaj te dołki zasiać. Nie mam tutaj meliorowanego pola, także no, mam nadzieję, że słuchacie, spotkamy się na kolejnych targach. Na pewno będziemy się starali być całą ekipą w Płońsku. Być może, słuchajcie, być może uda nam się zorganizować, porozmawiam się z chłopakami, po prostu jakieś spotkanie gdzieś u nas tutaj nad jakimiś domkami, nad jeziorem, takie spotkanie YouTube, jakiegoś grilla po prostu w majówkę. Majówka będzie długa, także jeżeli zdrowie, czas, wszystko pozwoli, także jeżeli to dojdzie do skutku, porozmawiamy, to na pewno zaprosimy Was na filmie. Kto będzie miał życzenie, wtedy zaprosimy na jakieś kiełbaski i na pewno na jakieś piwko, żeby sobie na spokojnie porozmawiać i tak dalej, bo mieszkamy w środku Polski, więc uważam, że wszyscy będą mieli dla nas blisko. Także co, słuchajcie, no startujemy powoli z orką i zobaczymy, co się będzie działo. Mamy sobie 8 na razie. Najpierw pierwszy przejazd, musimy to wszystko ustawić. Za głęboko, pierwsza skiba, za głęboko. Kto oglądał wczoraj mecz Milanu z Interem, niestety Milan przegrał, niech zostawił łapeczkę w górę. W ogóle taki, słuchajcie, troszeczkę, może nie ewenement, ale wiecie, że mam 2 córki. Jedna w tym roku kończy 18 lat. Właśnie mega interesuje się sportem i to naprawdę mega. Jestem skłonny powiedzieć, że wielu z Was, chłopaków, na pewno nie ma takich wiadomości jak ona. Jest fanem Barcelony, także może kiedyś uda się z nią porozmawiać, jeżeli takie będzie miało ochotę gdzieś być na vlogu. Przypomniała właśnie mi się jedna rzecz, o której właśnie powiedziałem, że pomyślę. Chodzi mianowicie o to, że rozmawialiśmy z firmą Maisadur, z chłopakami.
No i firma nas prosiła, żeby właśnie poradzić. Piszcie w komentarzach, jakie firma mogłaby dać prezenty za zakupy, załóżmy, większej ilości nasion. Co to by było? Co byście chcieli? Może, nie wiem, jakąś piłę, szpila za zakupy ileś tam, powiedzmy, jednostek. Może, nie wiem, jakieś wykaszarki, czy spawarki, czy rozruch. No, po prostu czekam na wasze pomysły. Zobaczymy po prostu, ile będzie, znaczy najwięcej pomysłów z jednego typu będziemy starać się przekazać firmie i po prostu już nie wiadomo, że nie na ten rok, ale na przyszły tydzień, to na przyszły rok to zrealizować, tak? Teraz co do odmian w tym roku, które będę siał, słuchajcie, będzie to dużo odmian z racji tego, że będzie u mnie impreza, przynajmniej na razie jest planowana. Na pewno was zaproszę, jak już będziemy wiedzieli termin i tak dalej, i tak dalej. Będą to poletka pokazowe kukurydzy. Różne odmiany, nie tylko z firmy Majsadur, ale także z innych odmian. No, będziemy się starali sporo tych odmian na 7 hektarach wrzucić. I słuchajcie, później kosić to i właśnie wtedy ta impreza będzie, chyba że wiadomo, jak jest susza, coś, tego nie przewidzimy. Kosić to na ziarno i ważyć wszystko po kolei, także będą jakieś tam różne firmy, namioty. No ale to już bliżej tematu będzie, to będę się starał was informować. Natomiast może wrócić też temat, kiedyś rozmawialiśmy z Tomkiem Pańkowskim z Majsadura, tego konkursu właśnie, nie? I może, myślę, z Tomkiem się skonsultuję się, jeżeli ktoś z was sieje jakieś odmiany Majsadur i nakręci może o nich jakiś fajny film, fajny vlog, pokaże to u siebie, na pewno, może jakoś w ten sposób będą fundowane fajne nagrody, w postaci na pewno jakichś jednostek kukurydzy do siewu za pierwsze 3 miejsca, wiadomo, jakieś gadżety, koszulki, później może to już do ustalenia, ale jeżeli ktoś z was sieje, postarajcie się wtedy, ja już z Tomkiem jeszcze w następnym vlogu to omówię i w następnym wam powiem dokładnie, jakie zasady, także na pewno będzie warto. Kurde, sroki i gapy przylecieli, a to ja nie wiem, na kogo to, na Adama, czy Adam nie przyjedzie. Nie jestem. Także będziemy to chcieli w ten sposób zrobić. Na pewno będzie vlog z siewu tych poletek. Będzie Patryk. Myślę, że będzie siał to. Będzie siał to ten chłopak, który siał w zeszłym roku, czyli Piotrek Waderstatem. To już też bliżej. To fajna czarna ziemia, zobaczcie, bliżej tematu. Ale na pewno będzie konkurs właśnie związany z Majsadurem. Być może ktoś z was sieje lucernę. To nie musi być kukurydza z firmy Majsadur. No do słonecznika nie sądzę, żeby ktoś siał. Albo rzepak z Majsadura. Także to też myślę, że w tej kategorii się załapie. Czy to będzie rzepak, czy to będzie lucerna, czy to będzie kukurydza, tak? Czyli jeżeli ktoś ma rzepak, już może coś myśleć, żeby coś się nakręcić. Ale mewy, rączek się zbliża. I ten. No i tak to będzie wyglądało, po prostu na drugim polu już nie będę kręcił. Później sobie kamerę, jak chłopaki pojadą, od Kaspra wezmę. Jak będziemy agregatować, także będę się starał coś tam podrzucić. Wiadomo, przerwa zimowa była długa, nic się nie wrzucało. Uważałem po prostu, że nakręcanie gdzieś tam filmu. Znaczy, prosiliście mnie na pewno o filmy z codziennych obowiązków. Postaram się, obiecuję, że to będzie gdzieś tam. Będzie cieplej, na spokojnie to wrzucę. Jeden film kiedyś był, który wrzucał Kacper, ale no, ale są takie zapytania, więc na pewno to zrobimy, tak? Już nie będę o nas to gadał, nie? Chociaż muzyka poleci. No, właśnie, a propos tego spotkania, taka klimatyczna muzyka. Chyba to nie przypadek, że ten utwór mi się pierwszy włączył.
dobra, to może i będziemy, także okaże się w bliskiej przyszłości. Maj już niedaleko. No, nie przesadzaj czy sobie. Róże nie kwiaty, ja oddam ci serce. Zobaczcie, pole specjalnie nie przykładałem się do ustawiania tego buga. Z grubsza pole wygląda, że można jabłuszko sobie tu unosić. Wracam do domu i nic mnie już nie spotka. Lecz na kolanach. Chciałem wam pokazać, jeszcze chłopaki nie przyjechali, jesteśmy na drugim polu. To jest pole, słuchajcie, po kukurydzy na ziarno. Nic nie było robione absolutnie. Jeszcze nawieziony obornik. I chciałem wam pokazać, jak kryje ten pług kukurydzę na ziarno. Gdyż jeżdżąc gdzieś tam po terenie, widzę jakieś zwały, masy, gdzieś tam całe kupy na tym polu, nic zasiane w to wszystko. Jeżeli ktoś szuka pługa, słuchajcie, myślę, że warto rozważyć właśnie taki model. Znaczy, może nie koniecznie ten, tak? To jest 112 NSH. Przynajmniej, no, ja nie twierdzę, że inne gdzieś tam są gorsze. Natomiast ja mam taki i mogę się o nim wypowiadać, tak? Orałem kiedyś też Excelsiorem, Overumem. Też mi się ten pług podobał. Ale zobaczcie, jak to wygląda. Kukurydza zebrana na ziarno, nawieziony obornik teraz na wiosnę przeze mnie i zero jakichś, nie wiem, niedoorań, zero jakichś naciągniętych tych korzeni od kukurydzy, czyściutko, pięknie zaorana. Także ja wiem, ja rozumiem, że to jest drogi pług, ale może warto o tym pomyśleć. Może zapiemy kilka łydzi, jak się da, z opakami. Bo naprawdę dzisiaj się bardzo spieszą. Idę, kurę. Ubuzy idą. Prosto prawie z Kielc. Nawrócę się dopiero z chłopakami, się pogadamy. Cofniemy się, może Bronko pojedzie, a nabutujemy Kaspra, żeby zrobił ujęcia z pługą. Zaczyna mi się to wyjście. Co się kurwa zamyka? Nie wiem, zamykam się. Dobry. Siemka. Włączyłem kamerę, patrzę, że jedziecie, to mówię, będzie fajne ujęcie. Jedziemy. Także możemy się przywitać, bo z Brączkiem jeszcze nie byliśmy. Cześć, witajcie, Boluś, Brączkowski, Krzysiu oczywiście. Dojechaliśmy dzisiaj tak na spontanie. Wracaliśmy właśnie z targów z Kielc. I tak mnie pogoda dopisała, chyba da radę orać, jak widać. Także wracamy i postanowiłem, że wjedziemy do mnie i nagram sobie orkę u mnie. Także mam nadzieję, że udało się ogarnąć. Sprawdzamy, czy dobrze pług dokłada. Dokładnie, takich ujęć jeszcze nie było. Ale Krzychu ładnie tak głęboko łożę. Jak widzimy, nic nie zostaje, jak to zawsze. Ale kurwa, na 80 cm chyba. O kurwa. O. Także miejmy nadzieję, że u mnie też orka pójdzie. Powiem wam, kurde, to kalipa, bo nie wziąłem swojej kamery. Niestety i dlatego też przyjechaliśmy do Krzysia po kamerę, żebym mógł cokolwiek nagrać. Mordę dupę mi podnosi. Mi też. Ja idę tu. Takich ujęć jeszcze nie miałem. Ja też nie. Mam nadzieję, że to będzie vlog sklejony wraz z jakimiś ujęciami z Kielc, bo Krzysiu był w piątek, niestety nas w piątek nie było.
I powiedział, że coś tam udało im się nagrać, ale nie za dużo, że no nie uda się zlepić z tego filmu. Dlatego też Krzysiu postanowił dograć tutaj orkę. No i tam jakoś byśmy dali radę. No bardziej dokłada ty. No. Ale głęboko, nie? Ale jak głęboko, jak na wiesz. Pod co tu oraz? Pod kukurydzę? Kukurydzę! Tak myślałem, no to pod kukurydzę jo. Bo mówię, przecież na wiosenne siewy to za głęboko, nie? Ktoś chłopie, kurwa, tu u mnie z ramą tyle puch nie wejdzie. Pod kukurydzę? Pod kukurydzę. No. No, ładnie, ładnie jest zaorane. Obornik rozrzucony. Fajny kawałek też nawet. Już obracamy, jak coś, trzymaj się. Na obroty musimy schodzić niestety, bo obracamy, bo nie da rady. Rok jedzie, a my siedzimy na puku. Kejsisko dobrze znacie. Kurwa, Krzychu się zamyka, boi, że ukradną. Krzychu, to ty kurwa nie okradną cię, no. Kurwa. Jajami kurwa odeszł. Co chcesz, żebyś mi pokazał jak? Ja nie jeździłem. Ja się pokażę wszystko. Czekaj. Chodź. O kurwa, faktycznie. O. Troszkę fajne ujęcie. Tu mogę. Mega. My sobie siedzimy na puchu, się pogadamy. Znaczy, no pogadamy. Dawno nie gadaliśmy, tak pogadamy, że... Pogadamy kurwa. Odepiewa rodzice. Ej, nogi mi nie urwało, także spokojnie. Jak dalej to tak powiem, to rewers sobie rzucił. To się otwiera, ale to się dzieje na pustę. Patrz, co się boi. Pięknie. I zimno, zimno. Siedzimy sobie razem na pustę, a jedziemy. Jedziemy, Bronek, jedziemy. Bronek, pierwsza jazda jeszcze. A ja, Nikita. Teraz Bronek może. Ja na jak głęboko orzesz, nie wiesz? 25 co. Tak? No bo to mówię, kurde. Powiedzieć to nie mogę, bo piasku tam zabywa. No, no właśnie widziałem, widziałem. A tutaj jest wiesz. No ale i tak, kurde, jak. Muszę ci powiedzieć, że tu patrzyli tam, tam nie wyjdzie. My myśleliśmy, że pod orkę, pod kukurydzę za wcześnie, ale widzę, że jak już orzesz, no to. Nie. No my też teraz 80 hektarów w Mokrzynie pod kukurydzę na usługach, nie? Orka się już odleży, słucha. No a jak to będzie dobra pogoda, to będzie. Jak będzie. No. Jak będzie dobra pogoda, to i też te siewy kukurydzy będą szybko, jak na tym roku nawet. Proszę, bo wyciągnęło obszaki. No. Jak targi, podobały się? Super. No, szkoda, że no nie udało nam się, ale robota była. Niestety. Nie poradzisz nic. Jest pomysł taki, który nie porozmawiamy o nim, o którym wcześniej żeśmy rozmawiali. Jo. To sobie ogarniemy tam na spokojnie to. O. Kurde, wczoraj tu też taka ładna pogoda była, czy nie? Ja wiedziałem, że Brączek jeździ, bo on tam nowy przesiał. A. Ej, wczoraj też taka ładna pogoda tu była, czy nie? Kurwa, no tamto chłopie, petarda, nie? Ale ludzi, ile ludzi na targach są. No myślę, że fajny vlog z tego wyjdzie. Coś tam sobie skleimy. Tak głosze widzą, wcześniej tam zostało. Numer może tam będzie jadą, nie wiem, wyszło, jo, ale coś tam wyjdzie, zawsze coś wyjdzie. Miejmy nadzieję, że Bronek tam nie obróci pługo. Nie, miejmy nadzieję, że nie. Oby by wyhamował, bo tam, kurwa, jezioro jest. Znowu. Najwyżej na jakim... Każdy kamuszczek, nie? No. Chciałbym, że się siedział śmiać, bo to się, że nie jest. Myślałem, że nie będzie to za dobrze szło, ale... Zobacz, patrz. Tak, dobrze, widzą. Czy ciężko staje jakiś trój? Nie. No, ale przy takiej głębokiej to wiesz. Dobra, generalnie to żeby kamery nam starczyło na obydwa vlogi. My będziemy sobie kończyć tego vloga Krzysia. Tak dawno nie było, żeby kurde przez trzy osoby był vlog nagrywany. Ale ciekawy pomysł mam bardzo fajny na jesień. Ale to wam na pewno kiedyś powiem, bo będzie dosyć ciekawy pokaz u Krzysia. Ale to na pewno was poinformuję. Będzie można przyjechać, zobaczyć. Także my się z wami żegnamy i mam nadzieję, że u tego vloga u mnie się uda nagrać. Także co, do kolejnego vloga. Na razie, trzymajcie się, cześć.